Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, aby mnie odważnie niósł i całemu światu. Tobie, Panie, oddaję mój język, aby niech będzie tutaj poddany bez końca i niech głosi Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu, ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. Proszę, moi drodzy, usiądźcie. Liturgia odnowa musi być, dzieci, wyjątkowo ważna, bo diabeł się strasznie wścieka. Gdzie tylko nie może, tam dzieci uderzy. Jak jutro tylko przyjdzie paru ministrantów, pół dnia siedzę tu i ćwiczymy. Zacznę im pokazywać, chłopy, trzeba tak ładnie mszaura równo ustawić. Zacznę to po kolei, dzieci, tak od wejścia, od każdego ruchu. Po prostu teraz dopiero dołożę skabeli do ćwiczenia. I tu już moim lektorom ogłaszam, co przyjadą. Każdy przyjeżdża ze swoim szałem, z ordomistą, z mistrza i z wszystkimi podręcznikami naszymi ministranckimi, aby móc wejść taką już dobitną formację. Jutro cały dzień po prostu musztra kompanii honorowej. Obrót, chodzenie, co pisze w starym rytuale, przez które ramię, jak się ustawiać, jak robić. Bo tak to by wtedy była wolna Amerykanka. My się nie narodzimy ani za 100 lat. Ja poumieram, moi poumierają, podobni niczego nie wniosą. Moi drodzy, jesteśmy przy encyklice papieża o Duchu Świętym, Ojca Świętego. Zatrzymałem się przy punkcie grzechu pierworodnym. Pani Agnieszka informuje, że mam pomysł, napiszę wstęp do 29 tomu o grzechu pierworodnym. Pani przygotuje Tomasza Zakwinu, mamy dokumenty sotereckiego, papieska encyklika, te nasze orędzia znajdziemy chyba za jeden dzień i będę miał już jeden punkt z książki Fundament. I teraz już we wszystkich wstępach będę myślał pod kątem przyszłej wielkiej książki Fundament. Więc napiszę traktat o grzechu pierworodnym. Skoro Pan Jezus pogania, bym się zajął wstępem, szefie, będzie wstęp. Mam już temat. Orędzia o grzechu pierworodnym są dzisiaj fenomenalne. I Pani Agnieszka przyjdzie, to co wczoraj mówiłem o Hannibal, Panie Gakelie. Od razu fiszkujemy z orędzi o grzechu pierworodnym. Bóg ma tylko poznanie. Rewelacyjne wczoraj moje takie cudowne odkrycie myślowicze i filozoficzne. U Boga jest pełnia poznania. On wszystko wie. To się łączy z terminem wszechwiedzący. Poznanie. To jest coś fenomenalnego, co Bóg wczoraj pokazał w tajemnicy grzechu pierworodnego. Mówi, weź katechizm do Pani Agnieszki w kolejnym, to jest 27 tom, czyli ten, który przygotowujemy. Weź katechizm i przeczytaj słowa opisujące skutki grzechu pierworodnego. Natura ludzka, nie, mówi katechizm, nie została cała zepsuta, ale zraniona. Popełniając grzech, człowiek przedłożył siebie na Boga.
Nam jest też pokazywać, tu trzeba napisać, który to numer. Jest już, to przepraszam. Podsumuję te moje uwagi redakcyjne, żeby od razu. I teraz w tym domie naszym Pan Jezus, tak to wyjaśnia, znowu zagadnienie z innej płaszczyzny uwielbionego. Dobrze. Człowiek odwrócił się od Boga, od szczęścia i dobra, które posiadał w Bogu i zwrócił się ku samemu sobie, aby w sobie samym odnaleźć szczęście i dobro. Dziś to myślenie przenieśmy na każdą przestrzeń i tajemnicę naszego grzechu. Dzieci, trwamy w Bogu, żyjemy w łasce, jesteśmy w szczęściu i dobru. Grzech zabiera tę przestrzeń, na to miejsce wchodzi nowy operator, któremu na imię szatan. Dzieci, robi wszystko, żeby ci dać tak zwane jego szczęście i jego dobro. Ono ma jakie plusy? Dziś jest fenomenalne i przyjemne. Przyjemne. Jutro strasznie już kufę boli. Ta pierwsza pokusa przerodziła się w pierwszy grzech i zraniła ludzką naturę doskonale zharmonizowaną ze Stwórcą i Stworzeniem. Dzieci, w raju człowiek był jedno z Bogiem. Nie był Bogiem, ale był tak zharmonizowany w Nim, że nic mu nie szkodziło, na nic nie chorował, zwierzęta wszystkie były ustawione pokojowo na Niego. W tej harmonii autor Pisma mówi, że człowiek w raju przechadzał się z Bogiem, dzieci, i rozmawiał. A Pan Bóg go tak wyniósł na piedestal, że wołał go: Panie Cześć, chodź. Jak powiesz na to zwierzę lew, będzie się nazywał lew. Jak na to zwierzę powiesz krowa, to się będzie nazywała krowa. I Adam nadaje imiona wszystkiemu, wszelkiemu bytu, roślinie, zwierzęciu. Co to znaczy? Że Bóg mówi: Adamie, ty jesteś ich Panem. Ja ciebie w moim imieniu mianuję szefem tego wszystkiego. I przez ten pierwszy grzech człowiek zranił ludzką naturę doskonale zharmonizowaną ze Stwórcą i Stworzeniem. Dzisiaj jesteśmy na takim stanie wojny ze stworzeniem, że mały robak cię ugryzie kleszcz, już jest po tobie. Nie musi cię lew ugryźć. Czy wąż boa? Ten mały kleszcz, to jest taki pipuś 2 mm, kapujecie? I mam boleriozę i jest po tobie. Lekarze skaczą, żebyście wiedzieli, w jakiej dysharmonii my żyjemy. Była cudowna harmonia natury człowieka z Bogiem i ze stworzeniem. Dzisiaj bym tu już inne orędzie, to Pan mówi, dziś wszystko jest zbuntowane przeciwko człowiekowi. Przyroda i świat zwierząt z wielką nadzieją oczekują na przyjście Króla. Natura stworzenie to rozumie, bo wie, że zostanie wprowadzona harmonia. To, co było na początku. Tylko człowiek, dzieci, nie może tego pojąć i jak wściekły walczy z Bogiem. Oto człowiek obawia się Stwórcy i Stworzenia. Lęka się relacji miłości, bo jest obnażony, to znaczy pozbawiony pierwotnej łaski świętości. Uwierzyłem w świętej Hildegardzie, przestałem już w ogóle używać jakichkolwiek pac. Tylko rano myję sobie wszystko, pojedzie zęby wodą. Mam taki irygator pod ciśnieniem dzieci. Lekarz mi powiedział, zęby miałem już lecieć, które to wszystkie.
bo działa tak jak dzisiaj. Ja mam idealnie zdrowe, nie krawi nic. Używam tylko wody. Bo jak poczytałem o wodzie, jakie życie jest w wodzie, ona ma pamięć, jakie ona ma zdolności, bo to wszystko dał Bóg człowiekowi. Dziś ja tylko myję moją grzechicką wodą, która wypływa z 20 metrów ziemi, zęby moje. Mam zdrusieńkie, nie krwawią nic. Przedtem krew cały czas, a jak był dentysty, to a dziś jest lekarz zachwycony. Wróciły mięśnie księciu na zęby. A parabantyza to już powinien mieć, nie będę mówić o dzieci. Dzieci, Bóg to wszystko cudownie poustawiał. My prowadząc dzisiaj wojnę z Nim, tylko, moi drodzy, pogłębiamy to oddalenie. Czyli w nas cały czas jest obawa wobec Twórcy i stworzenia. Dziś się boimy wszystkiego. Wiatrów, piorunów, wody, zwierząt, węży, skorpionów, kleszczy. Lęk lęka się relacji miłości, bo jest obnażony. Bo nam gadano, bo nie dało się inaczej tej relacji powiedzieć, bo jestem nagi. Nasze zmysły tylko mówili, no, że Adaś chodził na golasa w raju. Kata był na golasa. Poznał nagi, że stracił moc. Że nie ma harmonii. Nagle kogo kłuje, tu jest agresja. Że się coś stało w nim. Jestem nagi. To, co posiadałem, znikło, Panie. Zaczynam się bać. Ja się boję lwa, boję węża, boję tego, no to się Ciebie też boję. Więc ukryłem się. Bo jestem nagi. Bo jest świadomy, że coś straciłem. Straciłem coś wspaniałego, co miałem w Tobie. Lęka się relacji miłości, bo jest obnażony. Bo wcześniej z Bogiem spacerował w raju. Trzymał się za rękę. Dzieci rozmawiał. A w tej chwili nagle widzi szarą rzeczywistość, gdzie jest tylko jeden z wielu podmiotów cywilizacji i już nie jest pewny tego, co miał. To znaczy pozbawionej pierwotnej łaski świętości. Człowiek obciążony zranioną naturą skłania się wciąż ku szukaniu dobra i szczęścia w sobie. Dlatego jesteśmy strasznie chorym społeczeństwem. Naszym dzieciom nagadano, że weź los w swoje ręce. Że od ciebie zależy. Że ty będziesz kiedyś dyrektorem kimś wielkim. Stąd prowadzono mechanizm wyścig szczurów, czyli zjadanie się. Nie da odpisać, nie pomoże, bo ja nie będę miał tej kariery sobie. Jak jemu pomogę, to on będzie lepszy ode mnie kiedyś. Więc dzieci, wszystko od siebie. My dziś jesteśmy wilkami dla siebie. Jest takie zwierzę, które zżera swoje potomstwo, to jest zając polny. Zwykły zając. Samica musi tak ukryć dzieci i w takiej noży, żeby on nie wlosł. Jak wyjdą, to jest zagryzie od razu. Bo jest tak zazdrosny o siebie, o pozycję samca. Mój przyjaciel hoduje zające, bo jest tam unia, władcą unię zająca. Ciężkie pieniądze kupujecie. Jakże widział tą klatkę, nieprawdopodobne. Tylko się mały król prześlizgnie. Jak wyskoczy, już go stary zjeje. Widzimy, są tacy zżerający siebie. Bo jak nie ma Boga, to się dzieci nie dziwcie. Bo człowiek zraniony naturą, obciążony naturą, skłania się wciąż ku szukaniu dobra i szczęścia w sobie, dążeniu ku sobie, ufaniu sobie. Dlatego pozostaje nieszczęśliwy, bo nie może odnaleźć pokoju. Przyglądnijmy się sobie, tak to sobie patrzę na małżonków. Jak będą mieli mieszkanie, czy wybudują dom, będą szczęśliwi. Odwiedzasz ich
dalej nieszczęśliwi. Tego brakuje, tego brakuje. Dorobią się auta, pralki, zrobią ogrodzenie. Tego brakuje. Cały czas my są nieszczęśliwi. Wszystko i we wszystkim pokładamy tylko ufność sobie, więc w niczym nie znajdziemy pokoju. Nic nas nie cieszy. Bóg jest tylko nasyconością. Człowiek nie. Dlatego sprytnie bazują na was wszyscy zwolennicy materializmu i konsumpcjonizmu. Wszystko nowe i wszystko gratis. Nowy płyn, tylko nowy. Auto lepsze, auto samo jeździ, nic nie pali. Po prostu wszystko nowe. A my cały czas... I nigdy nie mamy pokoju. Bóg, przyjmując ludzką naturę i konsekwencje grzechu pierworodnego, a więc cierpienie i śmierć, wyprowadza człowieka z tego ślepego zaułku i kieruje ponownie w stronę Stwórcy. Będzie, albo znajdziemy to orędzie, bo mówi, że to, co zaoferowałem człowiekowi po grzechu pierworodnym, jest coś jeszcze doskonalszego, jeszcze piękniejszego. Bo taka jest moja natura, Bóg mówi, że nie jestem w stanie dać człowiekowi to samo, co było. Dam mu jeszcze więcej. Jak to przeskoczycie, to dopiero zrozumiecie dar każdego sakramentu spowiedzi. Że za każdym razem dostajesz więcej. Ale natura ludzka, posiadając żądło pożądliwości, zawsze będzie ciążyła ku temu, co ludzkie. Bo to w nas, dzieci, pozostało. Ja to Pana Boga rozumiem bardzo prosto. Gdyby tego żądła pożądliwości nie było, to by człowiek jeszcze zerwał jabłko z drzewa poznania. Znaczy życia. I byłby na etapie buntu wiecznego i by powstał z niego gorszy Lucyfer niż ten, co się zbuntowali. Bo dzieci, wolna wola jest tym ogromnym niebezpieczeństwem dla człowieka, jeśli się oddala od Boga i zaczyna służyć diabłu. A z nauk Pana Jezusa dokładnie wiemy, że są tylko dwie optyki. Zło, dobro. Bóg, szatan. Rozrywając przyjaźń z Bogiem, od razu wchodzisz pod działanie szatana. Ale natura ludzka, posiadając żądło pożądliwości, zawsze będzie ciążyła ku temu, co ludzkie, ku własnemu ja, obciążając cywilizację chorobą egoizmu i pychy. I teraz... Jeśli chcemy zrozumieć naród niemiecki, czemu on poparł hitleryzm? Bo to był typ, egoizm. My najlepszy naród, wybrani, rasa. No to jest konsekwencja Lutra. Bo uciął życie sakramentalne. W związku z tym przez te wieki narody protestanckie tylko i wyłącznie skupiły się na sobie. Proces degeneracji u nich jest nieprawdopodobny. Oni nie widzą swojego dramatu i wiszącej śmierci nad nimi. Naród tak bogaty, tak mądry Niemcy sprowadzili tyle tysięcy czy milionów islamitów. Nie mają szans. Kto tylko studiował historię, Imperium Rzymskie dobrze wie. Przyjdzie nowa, zdrowa krew, silna religia, silna rodzina, dużo dzieci. Będzie to trud. Jak nas Niemiec nie posłucha i nie wybędzie, po Niemcach. Ja wtedy wam powiedziałem, że już Amerykanów proszę, żeby sprowadzili kolejne dywizje. Bogu dzięki, że jestem na odrze. Bo uderzenie przyjdzie samochód teraz. Więc jeśli się dziś odrzuciło Boga, to ta cywilizacja tylko hołduje własnemu ja, obciążając cywilizację chorobą egoizmu i pychy.
Człowiek może sprzeciwić się temu humanizmowi, naśladując Syna Bożego i za pomocą łaski Bożej pokonując złe skutki własnej natury. Łaski Bożej Bóg tu myśli o życiu sakramentalnym. Co robi Kościół? Debatują teraz nad interkomunią, że mogą wszyscy przystępować. Kto uklęknie? Dzieci, mistrzostwo świata, kapujecie? Klepną równo jutra. Jak to wejdzie i mszał ekumeniczny, dzieci, ja na ołtarzu tu uroczyście na boku postawię lutra. Dzieci, to jest wasz Bóg. I pokażę wam, że Kościół katolicki jego uzna za Boga. Uroczyste wyniesienie szatana na tron. Dlatego was ćwiczą, wy się nie buntujecie. Papież dzieli komunii baptystom, Żydom na dnie. Kto się pali przy ołtarzu? Niemiecki episkopat wydał teraz dekret, że jeśli małżonek jest protestantem z tego tytułu, że współmałżonek jest katolikiem, jemu się należy Komunia Święta. No i daję mu. Ale żeby to przeszło, to trzeba dopiero zrozumieć, jak oni są już od dawna przygotowywani. Jestem w Niemczech parę lat temu. Kościół katolicki, rano msza na prezbiterium katolicka, po południu na tych samych sprzętach protestancka. No dzieci, to chore. Musi być interkomunia. Oni to wszystko przygotowali. No. Nikt nie czuje bluza. Czyli tak jakby rano postawić tu Boga, a po południu gołąbawę na ołtarzu, jak to zrobiła rewolucja francuska. Bo tak, takie urzędowe obrzęd wprowadzali. Dzieci, nikt nie widzi żadnego niuansu. Tylko jest wymiar człowieczy. Ale gdzie jest wymiar boski? Gdzie jest Bóg? Żeby jednak podjąć tę walkę, musi człowiek podjąć przyczyny swojej słabości. Uzdrowienie nie jest możliwe bez rozpoznania choroby i jej przyczyny. Dlatego nazywam dziś rzeczy po imieniu. Bo nasza choroba, bo świat nie chce przyjąć nauki o grzechu pierworodnym. Że w nas, moi drodzy, jest ten oścień słabości, że jest to żądło porządliwości. To jest skutek. Choć Bóg wyciągnął nas z ciemności śmierci i daje cudowne lekarstwo, choć my nawet choć trwamy w nim, to ta porządliwość jest zawsze. Ale to jest logiczne. On się człowiek noc to buntował. Który przedsiębiorca w swojej firmie zdradza pracownikom wszystkie swoje sekrety? Który przedsiębiorca stawia jakąś maszynę i tylko uczy jednego? Musi nauczyć trzech, czterech, żeby mu rogów nie pokazywali. Pójdzie na chorobę, obrazi się i zgubie. Bóg jest przemądry w swojej edukacji, bo już człowiek mu raz pokazał rogi. Tendencja szukania w sobie i kierowania się ku własnemu ja dotyczy wszystkich dziedzin życia, również jego religijności, która została zraniona, jak wszystko inne. Dziś nasza religia katolicka nazywa się homocentryzm. Cenię naszych biskupów, bo przynajmniej są otwarci i mówią jasno, co myślą. Biskup Grzegorz Ryś do młodzieży w Lednicy ma raz to mówi. Zdziwicie się, ale wam powiem istotną prawdę. To nie Chrystus jest centrum Kościoła. Wy jesteście centrum. Księże Grzegorzu, tak trzymasz. Jako interpretacja historyczna, dowód z Ewangelii, kiedy Pan Jezus rozłożył chleb i go chcieli ogłosić królem, Jezus nie chciał być centrum, tylko chłopcy, wy na ołtarz. Koło kubki, hop do kubki. Tak jest dzisiaj. Taka jest ideologia komunistyczna. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się.
Ta nasza religijność jest ogromnie chora. Dlatego my, wchodząc do kościoła, zachowujemy się gorzej niż w stajni, niż w sklepie. Nie mamy żadnego poczucia sakrum, żadnej kultury chrześcijańskiej i świadomości wiary, że tu jest Bóg. W naszych orędziach Bóg nas prosi, jak zaczynasz się modlić, najpierw zbudź świadomość, że ja tu jestem. Dlatego modląc się, również zaczynasz od ja. Jest takie piękne orędzie, gdzie Pan Jezus, Pani Agnieszka zrobił ćwiczenia i pokazuje, przypatrz, jak wyglądała dzisiaj Twoja modlitwa. Ja cierpię, ja to muszę zrobić, ja to... I tak mi pokazał punkt po punkcie. Przecież no, no piękne, no, no staje w prawdzie, ale wszędzie ja. Ale pomyśl, ja, Bóg mówi, ja tu jestem. Mówi, pomyśl o mnie, a wtedy to ja zniknie. Te Twoje problemy wszystkie będą we mnie uleczone. I poszukujesz Boga przez pryzmat własnego ja, próbując zaspokoić to ja, zaspokoić pragnienia Boga. Dziś zrobimy wielki zwrot. Nie będziesz się więcej modlić, zaczynając od ja. Porzucimy to ja, poszukamy Boga, a sam będę Twoim przewodnikiem i nauczę Cię tego. I jeszcze Państwo pozwolą, bo mam jedną myśl, chcę ją dokończyć, żeby Bóg wszło przy opiewoglądem. To jest nasze nowenie do Boga Ojca. Pierwszy dzień. Będziesz rozważać dzieło stworzenia. To Państwo znają, przytam Was. Przepiękne. Pan Jezus to przepięknie ustawił, jak o co mu chodzi. Kiedy zapragnąłem stworzyć istotę do współgodzi, doskonale wolną, stworzyłem człowieka. Jesteś bytem doskonale wolny na obraz i podobieństwo człowieka. Doskonale wolno, to znaczy, że możesz mnie odrzucić. Uczyniłem go Panem nad wszystkimi żyjącymi stworzeniami. Mówiłem o tym. Aby nadzór mojej władzy nad wszystkim stworzeniem panował i posiadał władzę nad stworzeniami ziemi. Dałem mu przy tym moje prerogatywy, aby nie zaprzepaścił mojej łaski i nieopatrznie nie doprowadził do zerwania naszej przyjaźni. Mimo mojej zapobiegliwości dla niego, człowiek odwrócił się od mojej woli, zapragnął sam być Bogiem, przez co głęboko mnie zranił, bo przecież wszystko stworzyłem dla niego. Tu jeszcze pani Agnieszka znajdzie jedno orędzie do tego artykułu, gdzie Bóg mówi, powiedziałem wam, uczyńcie sobie ziemię poddaną, a nie powiedziałem wszechświat. Budzie się bardzo źle interpretuje ten kazus, że Bóg dał człowiekowi wolną amerykankę, że może DNA zmieniać, modyfikowane jedzenia dają, wszystko po drodze nas zniszczyć. To wszystko niesie totalną dzieci śmierć. Człowiek źle zrozumiał rozkaz Boga w raju. Uczyńcie sobie ziemię poddaną, a nie naturę człowieka. Nie naturę rośliny. Czy sam mam przyjąć ciało, aby okazać wdzięczność za szatę świata? Sam mam spacerować po źródłach trawy i grzać stopy w morskim piasku? Nie, to nie dałoby mi ukojenia. Bo moi drodzy, Pan Bóg tu teraz pokazuje, na czym polega jego cierpienie. Bo piasek stworzył dla człowieka, ale człowiek tego nie skorzystać. Nie chce chodzić po ciepłym piasku. Nie umie chodzić po zielonej trawie i mieć w tym radość, bo już jest radny. Bóg mówi, ja sam bym nawet przyjął postać człowieka i chodził po tym, ja nie znajdę ukojenia, bo ja jestem miłością, ja to stworzyłem dla mojego najbardziej ukochanego stworzenia, jakim jest człowiek. I Bóg mówi, rozpoczynam teraz znowu ofensywę miłości. Tak jak ten ojciec w postaci dziecka nie ukoi swego bólu, śpiąc w dziecinnym łóżeczku i bawiąc się dziecięcymi zabawkami, tak ja nie znajduję rozkoszy w moim dziele, a raczej zasmuca mi jego piękno, bo nie mam już syna, dla którego stworzyłem świat. Wygnanie z raju Adama i Ewy
było koniecznością ich wyboru. Czyli to jest skutek. Myślałem jej na małżeństwo, bo teologia to zapomniała, że każdy grzech ma skutek, konsekwencje. I za każdą łaskę odrzuconą, a grzech jest od tej łaski, musimy dzieci odpokutować i Bogu zadośćuczynić. Wygnanie z raju Adama i Ewy było konieczną konsekwencją ich wyboru, aby łamiąc kolejne prawo i kolejne przymierze, nie stali się moimi wrogami na wieczność, na wzór syna zatracenia, szatana. Bo tam jeszcze było czego? Dzieci życia. Ci narezerwali tylko jabłko z drzewa poznania. No i poznali, że bez Boga to niczym. A gdyby byli w raju, staliby się, Bóg wie, staliby się na pewno poplecznikami szatana. I człowiek poszedłby na wieczne potępienie. Bóg tego nie chciał, więc musiał podjąć radykalną decyzję. Dzieci kochane, goodbye, Winnetu. Po góralsku, dwa razy w ten sam orzech, to już wróćmy. Mój doskonały plan wobec człowieka został zniszczony bezpowrotnie. Ale nie moja miłość wobec niego. To jest bardzo istotne. Żebyście nie myśleli, kiedy Bóg mówi, że mój doskonały plan w raju zakłada, że Bóg nie potrafi jeszcze czegoś doskonałego wymyśleć. Żebyście nie myśleli, że Bóg mówi, ja już dzieci nie mam możliwości. Nie, 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 nie. To dopiero cudownie w tym roku zrozumiałem w tej tajemnicy Bożego prowadzenia. I Bóg mówi, ale nie moja miłość wobec niego. Plan został doskonale zniszczony, ale nie moja miłość. I to jest, dzieci, fenomenalne. Bóg jest miłością. Tej miłości w Bogu nikt z was, dzieci, ani ja nie zniszczę. Dlatego tylko głupcy nie szukają powrotu do Ojca. Tylko głupcy. Dlaczego? Bo oni nie zaznali w życiu miłości. Więc boją się podjąć wyzwanie miłości nieprawdopodobnej, która nie pamięta, która przebacza, która czeka, która buduje i ma jeszcze doskonalszy plan. I tu Bóg tam mówi, moja miłość jest twórcza. Zapragnąłem więc uczynić człowiekowi jeszcze większe dobro niż to, które zamierzałem na początku. Mistyczne ciało Chrystusa, Kościół i narzędzia, jakie Bóg dał, to jest jeszcze dużo większe dobro niż ono, niż to, co było zaoferowane człowiekowi w raju. Dlatego rozumiecie, dlaczego tak jest nienawidzony Kościół katolicki. Dlaczego w armii amerykańskiej wykłada go terroryzmie przy wymienianych 16 głównych organizacjach terrorystycznych, ale nazwanych przez Amerykanów, rozumiecie? Bo one nie muszą być terrorystyczne, jest wymieniane Kościół katolicki. I żołnierze to słyszą, cały czas doktrynat się tłuczą, są wykłady polityczne, są kardiami, żeby się byli przespokojeni. Nie zmieniło nic, tylko nauczono, że tylko wykłady polityczne, bo jest za komuny. Wiecie, przestańcie to robić. Dałem wam ostatnio recenzję mojej pielgrzymki do La Saleti. Pokazałem modlitewnik, gdzie opisują źródełko cudowne Matki Bożej. Trują nieprawdopodobnie. Na końcu przywołują Pismo Święte. To mi podał kubek do picia, tak dalej. I jest przecinek. Ten tekst tak pięknie pokazuje nam wymiar ekologiczny. Jakby go tak huknął, to by ten autor przewrócił się, rozumiecie? To jest typowa mowa polityczna. Jest dzisiaj trend, papież nam mówi tylko o ekologii, o CO2, no w związku z tym, kto będzie mówił o Bogu? No będzie mówił o CO2, o węglu, o wodzie, ale w wymiarze ekologii. A jak ktoś dobrze zna, ekologia to czysty demon. Jedno wielkie kłamstwo i interes tych, którzy mają dominację władzy nad światem. I trują ma w kółko nieprawdę rzeczy. Pytam się ekologów,
Każdy byli, jak budowali hutę z kamienia, aluminium. My nie mieli w ogóle grzybów niczego. A gdzieś popatrzcie się, tony grzybów. Traktorem jedziemy do lasu i zbieramy jarzeniaki. Gdzieście byli, jak Ren, Dunaj betonowali. A gdzieś szumnie mówicie, że odkrywacie Amerykę, Renię czy Wisło, wróć do własnego koryta. A może byśmy podpowiedzieli wam, syna mam naprawdę, a wy może spróbujcie podejść do koryta świn, żebyście zrozumieli prawdę. Bo ten wybór, jak był przy korycie świn, poznał prawdę. Syn marnotrawny. Moja miłość jest twórcza. Zaprawiałem więc uczynić człowiekowi jeszcze większe dobro niż to, które zamierzyłem na początku. W tym objawia się moja miłość boska. Jestem niesamowicie wspaniałomyślny. Uwielbiam to słowo, najłaskawszy, clementissime. Jak to mam przy kanonie, to aż mi płonie serce. Clementissime. Jakby Bóg taki nie był, to dzieci nikogo z nas tutaj nie ma. Amen.